Hiroshima, rok 1945. 6 sierpnia. Stany Zjednoczone zrzucają na niespełna 300-tysięczne miasto czterotonową bombę atomową o niewinnej nazwie Little Boy. Mały chłopiec wybucha pół kilometra nad ziemią i zabija natychmiast 78 tysięcy ludzi, rani prawie 40 tysięcy. Pomimo tego koszmaru miasto nie poddaje się. W 1949 roku zostaje ogłoszone miastem pokoju. Powstają nowe budynki, tętni życiem, dzisiaj licząc ponad milion mieszkańców. Jak wygląda Hiroshima ponad 70 lat po wybuchu? Nie tak sobie wyobrażałam pierwszy wieczór w Hiroshimie, ale jest mega. Tu jest 6 pięter z różnego rodzaju grami. Można zwariować. Po mieście zauważycie, że Hiroshima jest bardzo, bardzo nowa, co nie dziwi, bo po ataku w 45 prawie wszystkie budynki zostały zniszczone. Jednak miasto wygląda naprawdę fajnie i przede wszystkim robi takie wrażenie naprawdę super nowoczesnego na tle tego, co dotychczas widzieliśmy. Ten budynek to oko Nomimura i to tutaj znajdziecie mnóstwo restauracji serwujących okonomiyaki. Czyli to tradycyjne danie z Hiroshimy, w zasadzie z okolic Hiroshimy. Japończycy nazywają to naleśnikiem, ale ja powiedziałabym, że to jest bardziej smażony makaron z różnymi dodatkami, którego nazwa w wolnym tłumaczeniu po polsku brzmiałaby masz co chcesz. Więc idziemy zobaczyć, co dostaniemy dzisiaj na kolację. Mnóstwo pięter i samo jedzenie. I teraz co wybrać? Można sobie wybrać dodatki, można sobie wybrać rodzaj makaronu. A co są gotowe zestawy? I teraz nakładają sos barbecue. Tak się prezentuje danie już na talerzu, no to testujemy. No i skończyło się. Powiem wam, że bardzo dobre i w bardzo ciekawy sposób przygotowywane jedzenie. Na pewno warto spróbować, jak tutaj jest. Czy będę wielką fanką, nie wiem. Póki co uważam, że jest bardzo spoko. Także na pewno spróbować warto. Kilka lat po wybuchu Hiroshima została nazwana miastem pokoju i znaki tego znajdziecie w całym mieście. Aktualnie przechadzamy się promenadą pokoju, na której co jakiś czas są znaki, takie na przykład jak te. Pomniki upamiętniające ofiary wybuchu w 45. Wybieramy się w dniu dzisiejszym do Muzeum Pokoju, czego troszeczkę się obawiam, bo z tego co czytałam w internecie, to są tam dość mocne rzeczy. Postaram się pokazać wam jak najwięcej i opowiedzieć jak najwięcej. Wyszliśmy właśnie z Muzeum Pokoju w Hiroshimie i muszę wam powiedzieć, że jak pewnie można się spodziewać po samej nazwie i po historii tego miejsca, jest tutaj mnóstwo informacji na temat tego, co się stało, przedstawionych faktów, oczywiście takich bardzo mocno na korzyść Japonii, bo jeżeli zna się historię, to się wie, że Japonia też nie była święta podczas wojny, a to, co się stało, no bezsprzecznie było bardzo, bardzo złe. I tutaj starają się kłaść nacisk na to, żeby uświadomić ludziom, jak bardzo wojna jest zła i jak bardzo broń nuklearna jest zła. Jest to takie miejsce, które, tak jak u nas Auschwitz, przyciąga mnóstwo Japończyków, tak jak u nas Polaków,
i turystów i uczy bardzo dużo, także myślę, że na pewno warto, będąc w Japonii, to miejsce zobaczyć. Przed chwilą byliśmy świadkiem, jak ci państwo, których teraz widzicie przede mną, robili sobie super uśmiechnięte, radosne zdjęcia z układaniem rąk w serduszka na tle budynku, który pozostał, i uważam, że to jest strasznie jakieś takie, nie wiem, nieprzyzwoite. To tak jak kiedy byłam z rodzicami w Auschwitz, a jedna pani zaczęła, idąc po, no już po kompleksie, jeść chipsy i ktoś się zwrócił uwagę z prowadzących, że tak się nie robi, że nie wypada tutaj tego robić, że tutaj głodowali ludzie i tak dalej. No ja sobie jadła chipsy, o, who cares i w ogóle. Podeszliśmy pod samą kopułę i stąd możecie zobaczyć, jak bardzo ona jest już podtrzymywana przez różnego rodzaju metalowe konstrukcje w środku, żeby się nie zawaliła. Bardzo popularnym jedzeniem w Hiroshimie jest również węgorz i tutaj widzicie go w kilku odsłonach. Jest po prostu węgorz z ryżem albo takie jakieś sety z dodatkami, jak na przykład kurczak czy jakieś warzywa. Przyszła już moja potrawa. Tutaj widzicie surówki tak zwane. Tutaj jest zupa. Proszę bardzo. A tutaj jest danie główne. Podniesiesz? Dziękuję. Czyli węgorz z ryżem, ale wygląda cudnie. W Pawła zestawie dodatkowo jest ryba i sashimi. Jesteśmy właśnie pod zamkiem w Hiroshimie, który teraz będziemy zwiedzać. Pokazanie wam pokoju w Hiroshimie będzie bardzo proste i szybkie, bo jest ekstremalnie mały. Tada! Ot cały pokój. Tutaj mamy jeszcze telewizor z tej strony, szafeczka z herbatą, z bankiem, biurko, łóżko. Z racji mojej alergii na pierze, zamiast pierzyny dostaliśmy koce po prostu. I znajdujemy się na 18 piętrze hotelu. Na kolację dzisiaj wybraliśmy się na ramen i tutaj pokażę wam, co wybraliśmy. Ja wybrałam ten, Paweł ten. I tutaj jest informacja, że on jest gotowany przez 18 godzin, następnie odpoczywa w cudzysłowie przez 24 godziny i dalej jest dodawane do niego wieprzowina itd., itd. A na przystawkę wzięliśmy sobie po 5 takich pierożków. Zestaw pierożków. A tutaj zupa, która mnie uleczy, bo ja cały czas jestem przeziębiona i boli mi gardło, ale ja wierzę, że taka ilość, jak rosołek u nas, prawda? Więc najem się i wyzdrowieję. A ty co, masz też pokazać? Piękne. Smacznego. Jeśli chcielibyście spróbować jedzenia z tych restauracji, to widzę, że tutaj mają restauracje również w innych miastach, na przykład w Paryżu i Londynie. Także jak ktoś by tam był, to myślę, że możemy polecić. Słuchajcie, uwielbiam ten kraj za sprzedawanie zielonej herbaty w butelce na ciepło. To jest bardzo ciepła herbata i to jest w ogóle genialne. Jakkolwiek głupio to dla was zabrzmi, idziemy teraz na jedno z większych skrzyżowań w okolicy naszego hotelu, żeby obserwować tramwaje. Bo są tutaj dwa tramwaje, które jeździły podczas ataku bomby atomowej i jeżdżą do dziś. I znamy numery tych tramwajów i planujemy je znaleźć. Jeżeli nie uda się dzisiaj, to może uda się jutro, a wtedy je na pewno wam pokażę. Dlaczego? Bo Hiroshima jest miastem, które można nazwać takim żywym muzeum tramwajów. I tramwajów jest tutaj mnóstwo. Kiedy inne miasta Japonii zaprzestały używania tramwajów i zaczęły budować koleje podziemne, metro, albo po prostu używać więcej autobusów, Hiroshima skupowała od nich stare tramwaje i one jeżdżą nadal dzisiaj tutaj. Postanowiliśmy cały spędzić na Miyajimie, czyli wyspie, która znajduje się całkiem niedaleko Hiroshimy. Jak widzicie, właśnie przypłynęliśmy z tym całym tłumem promem tutaj, no i wybieramy się pod słynną bramę, którą trzeba tutaj zobaczyć. Tego akurat przegapić nie można. Miyajima to potoczna nazwa wyspy. Właściwa nazwa to Itsukushima.
Torii chramu Itsukushima, który znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jeden z najczęściej fotografowanych obiektów w Japonii. Itsukushima znajduje się wśród tzw. trzech japońskich pejzaży, czyli trzech najsławniejszych miejsc widokowych kraju, które zostały wybrane przez japońskiego filozofa Hayashi Razana. Zanim tutaj przypłynęliśmy, to czytałam, że jest tutaj bardzo dużo jelonków i słuchajcie, ledwo wysiedliśmy z promu. Zresztą zobaczcie sami, no czy to nie jest najsłodsze stworzonko na świecie, oprócz mojego kota oczywiście. Hello! Dzień dobry. Hej! Nie mam nic. Przyznam, że jestem trochę zaskoczona bliskością tych oto stworów, bo podchodzą bez żadnego problemu, dają się głaskać, cały czas podgryzają plecaki ludziom. Jak małpki w Indiach. Siemko! No i pełno kup zostawiają, jak widzicie, ale czytałam o tym, że na Miyajimie jest bardzo dużo sarenek i one dają się właśnie głaskać i tak dalej, ale powiem wam, że nie sądziłam, że aż tak i że one są naprawdę wszędzie. Tara! Proszę bardzo, następna. Przyznam, że czuję lekki dyskomfort chodząc po tych wszystkich żyjątkach, które zostały tutaj po odpływie. Widzicie pełno muszli i w nich coś jest. A w ogóle tutaj, gdzie jest jeszcze troszkę wody, no to widać, jak one się wszystkie ruszają. Ponieważ na Miyajimie wszystko ma znak liścia, skusiliśmy się na lokalny przysmak, można powiedzieć. Ja mam krewetki, a Paweł ma z ostryk takiego liścia, bo ostrygi tutaj są absolutnie wszędzie sprzedawane. Teraz musimy tylko się schować przed tymi moimi pożeraczami, bo one zaczęły o tej porze już szarpać ludzi za plecaki. Bardzo tutaj jest ładnie i przede wszystkim mam takie wrażenie, jakby to było bardzo ładne, sztucznie stworzone miasteczko. Jest aż za ładnie. Ale wiem, że widziałam, że mieszkają tutaj normalnie ludzie, więc super. My wybraliśmy tutaj dojazd wagonikiem, ale jest też opcja wejścia po prostu pieszo. A jak wchodzicie pieszo, należy uważać na szerszenie i na węże, bo są tutaj bardzo jadowite. No i oczywiście nie wolno śmiecić. A teraz idziemy na taras widokowy Shishiba Observatory. Ci, którzy oglądają moje filmy od dawna, wiedzą, że ja się okropnie boję wagoników takich linowych. Nie lubię jeździć wagonikami. Tymczasem dałam radę przyjechać stąd dotąd i wcześniej jeszcze jednym wagonikiem. A zobaczcie, jaki stąd jest widok. Mały przystanek na jakiś browarek, bo ja muszę zjechać, a wiecie, że się boję, więc takie piwo mi trochę pomoże. I dostaliśmy do tego takie coś. To są takie ryżowe snaki, plus jakieś takie, nie wiem do końca co. To było dobre, to jedliśmy wcześniej i tutaj są nawet takie małe suszone rybki. Ale powiem wam, że o dziwo to jest naprawdę smaczne.
Takie ryżowe chipsy trochę. Zobaczcie, ryba z głową normalnie. Chcesz ją zjeść? Bilet na obydwie kolejki razem kosztuje 1800 jenów. I jak widzicie, najpierw jedzie się na górę taką małą kolejką, a później taką większą, ale nią się jedzie już bardzo krótko. W kilku godzinach spędzonych na wyspie wróciliśmy na bramę zobaczyć, jak teraz wygląda. I spójrzcie sami, już jest mnóstwo wody tutaj. Przypływ zrobił swoje. I powiem wam, że po całym dniu spędzonym na Miyajimie takie oto stwory wydają się zupełnie normalne. Hej! Cześć! Będąc w Japonii, z pewnością warto wybrać się do Hiroshimy. Historia miasta skłoni was do refleksji, a współczesna Hiroshima nieraz was zaskoczy. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym zobaczymy nieco mniej popularne wśród zagranicznych turystów miejsca Japonii.